Hej, 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 z tej strony Leukante w bonusowym odcineczku z Astrometyki. No, namówiliście mnie. Po pierwsze zbudujemy bazę, a po drugie jeszcze parę rzeczy zwiedzimy. Dostałam info od Grześka bodajże, że tam respią się surowce w skrzynkach po wyjściu z gry. I może tam będzie nikiel. Dał znać też, że on ten nikiel zdobywa z grud srebra. No ja też, ale liczyłam na to, że on gdzieś będzie jeszcze do zdobycia. Tak, żeby nie trzeba było na cały czas w tych rudach grzebać, ale no cóż, chyba trzeba będzie je rozbijać. Natomiast smutne jest to, że ja ich rozbijam, nie wiem, 8. Ja tam znajduję tylko srebro. Ja już tego srebra mam po korek. A tego niklu to tak wypada, nie wiem, no może jedna sztuka na 8, może dwie. No trochę słabo, trochę słabo. No ale jak nie będzie wyjścia, no to nie będzie wyjścia. Na razie sprawdzimy sobie tu, czy pod tą kopułą faktycznie coś się zrespi na nowo. No i tyle. Maja Jajunko. Chyba tak się ciebie czyta, dała znać, że nie sprawdziłam jeszcze w jednym miejscu, nie otworzyłam skrzyni, więc tam też polecimy. No i oczywiście son mój ulubiony. Ja naprawdę nie jestem w stanie przeczytać całego twojego niku. Napisz mi w końcu, jak to ogarnąć, jak to przeczytać i jak chcesz, żeby to działało. No poddał pomysł bazy, tak, więc... No w sumie czemu nie? Faktycznie, słuchajcie. A tu jest, tam nie było grawitacji. Aha, czyli ten nie spada, tylko ja spadam. No to ciekawe zjawisko. Faktycznie, słuchajcie, to się... O, jaki mamy zasięg. I to się tutaj... nam zrespiło. Liczyłam na to, że może będzie nikiel. A tutaj kiszka, a nie nikiel. No ale przynajmniej sobie zjemy kulkę. Jak widzicie, niklu nie ma. Ech, ech. I srebro. Ja tego srebra mam po korek. A to? A co by tu? No i nie działa, no. Mówię, u kilku youtuberów widziałam, że tutaj były takie... stalagmity? Nie, właściwie nie stalagmity. Stalagmity. Które... no... o kurteczka. No to pocisnęłam. Musimy teraz jakoś od góry spaść w ten nasz samochodzik. Musimy spróbować z niego wpaść od góry. Nie, 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 nie. No to wykombinowałam. Oj, no to wykombinowałam, powiem wam. Ależ. No i będę tak skakać jak sierotka, żeby dostać się do tego. Nie. Masakra. No jak? Zwariuję po prostu. Nie ogarnęłam, że ja tam nie podskoczę tak wysoko, nie? Dobra, spróbuję jakoś wydobyć ten samolocik i zaraz się widzimy. Słuchajcie, nijak się nie dało go wydobyć. Musiałam wczytać grę, więc lecimy tam ponownie i sprawdzimy, co tym razem będzie w skrzynkach. Widzimy się na miejscu. Słuchajcie, jestem sierota. Ja teraz zobaczyłam, że ja mam power zero, ale to nadal leci. Nie kumam, czy to jest jakiś błąd? Czy coś dziwnego się wydarzyło? Ja faktycznie mam jakby puste te zbiorniki na baterie. Zaraz wam to pokażę. Ale kurka, ten sprzęt dalej leci. No może nie jakoś
oszołamiająco szybko, ale leci. Tlen dalej jest. Zostawiamy go przed kopułą. I teraz zobaczcie. Ja tu nie mam ogniw. Ja nie pamiętam, czy ja je w przypływie natchnienia wyjęłam i wsadziłam do ładowania, czy co ja z tym zrobiłam, słuchajcie. No nie pamiętam. Serio nie pamiętam. W każdym razie otworzymy sobie to jeszcze raz. Zobaczymy, co tu tym razem. No, nie jest lepiej. Powiedziałbym, że nie jest lepiej. No, super. Ale się cieszę. Zobaczmy jeszcze tu. Dokładnie to samo, co było tu jest. No nic. Tu gdzieś jeszcze coś widziałam. Czy to było tu? O, tu. O nie, to tylko taki jaśniejszy kawałek. Ałe. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz wam pokażę, ale to wsiądę do samochodziku. Samochodziku, samolociku. I zaraz wam coś pokażę. Przez zupełny przypadek, pomiędzy nagraniami latając, tu dotarłam. I zobaczcie, jak się tu człowiek zbliża, to też można drążyć. Tam zobaczcie, jakby się lawa w środku przelewała. O nie, naprawdę? W takim tempie? Ciekawi mnie, co z tego wypadnie. Owszem, ale ja nie wiem, czy aż tak. No przecież ja bym musiała przerwę w nagraniu na godzinę zrobić, żeby to wydrążyć. No przecież nie będziemy tak się gapić na to drążenie, nie? No nic, to najpierw pobudujemy bazę jeszcze. Przecież najpierw zrobimy jeszcze inną chyba rzecz. Dobra, lecimy. Lecimy do bazy, bo... Nie wiem, co zrobiłam z prądem od samochodziku. Dobra, dotarłam. A, jeszcze jest jedna rzecz. Słuchajcie, to też od Mai, która mi podpowiedziała, że ja żem sierota, bo cały czas zapominam tu, o, lądować jakby z kontrolem. Jak nacisnę kontrol, to nie mijam drzwi! No, ale cóż. Tutaj też, zobaczcie, dużo szybciej robi się rzeczy, bo nie trzeba pojedynczo. A można wszystkie hurtem. O, pyk. 12 tego przerobiłam i mam od razu więcej. Ja to przerabiam specjalnie. Tutaj powstały, prawda, nowe szafeczki. Tu są szafeczki, które mają materiały. Takie już bezpośrednie materiały. Na budowę elementów, prawda, które nam posłużą w następnej bazie. Także to jest wszystko tu pochowane, pokitrane. No jak widzicie, już te duże szafki są zapchane po prostu. Bo tego jest tutaj tyle, że jest jakiś dramat. No dobra. Schowajmy jeszcze to. Z tym coś mogę zrobić. Mogę to opuścić. Earth Palm Tree. No niewiele mogę z tym zrobić. Okej, tu gdzieś miałam takie drzewka. Tu. Dobra, niech tak będzie. Idźmy zobaczyć, czy ja w przypływie natchnienia... No zabrałam je do ładowania. Jak ja to zrobiłam? I kiedy? Uff, skleroza nie boli, tylko się trzeba nalatać. Ale w ogóle, że to... Że to lata bez prądu. No to ja jestem pełna podziwu, że to bez prądu lata, nie? Noż. Naprawdę, jakim cudem to latało bez prądu? Nie kumam tego. No dobra, tutaj mamy wlecieć teraz.
Dobra, zostawię sobie ten samolocik, tu jest blisko. Skoczmy zobaczyć, co i gdzie ja tutaj zostawiłam. Na pewno mam tu rzeczy do odebrania. Włókienka się przydadzą. Jedzonko się przyda, ta też się przyda. I przydadzą mi się sztabki żelaza. Przydadzą mi się sztabki żelaza. I one są tu. Okej. To się przyda. To na pewno. I teraz tak, tu. Tego się też nie da drążyć. Tu nie mam nic. Tu nie mam nic. Tu nie mam nic. Okej. To lecimy w tą stronę. No, otwieraj się. Ja myślałam, że ja pisałaś o tym miejscu. A może to jest tam dalej? Może to jest dalej, co? Sprawdźmy, czy tu będzie nikiel. Dajcie choć jeden. Proszę. Jedno niklowe dziapadełko. Jeden! Cóż, żeby tak go pochować. Może to jest tylko kwestia tego, że to jest prolog, słuchajcie. No jak zwykle, nie? O, chcę to. Chcę to. Okej, podlecimy jeszcze sobie, zanim zaczniemy budowę, w to miejsce. Bo ja tutaj nie zwiedzałam. A tu zobaczcie, ile dobra leży. Ile tu dobra leży. Jest nikiel. Jeden, ale jest. Dobra. To jeszcze schowam. I teraz lecę dalej. Chcę to. Chcę to. Aj, tu już nie było nikogo. Ale jeszcze trochę tych skrzynek tutaj lata. Ja piórkuję, naprawdę. To będzie takie złośliwe. No będzie złośliwe jak nic. Straszne. Tyle fajnych skrzynek i drugi nikiel, no. Chociaż tyle dobrego. Że dwa. Pokaż, jest trzeci. Czekaj. Zjedzmy go. Wypijmy wodę. I weźmy sobie te rzeczy. Tam jest jeszcze. Skrzynka. No dobra. To ja się wracam wypakować i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, muszę zbudować kolejną skrzynkę, bo normalnie nie mam się jak wypakować. Po prostu. Co? Czego nie mam? Czego mi brakuje? Okej. Trudno, z tych zbiorów trzeba zabrać. Ale musimy tutaj, prawda, postawić jedną skrzynkę, bo zwariuję. Nie mam gdzie wypakowywać gratów. A jestem załadowana po koreczek. Okej. Zróbmy jeszcze woda. Wpadnijmy na górę, bo tutaj u góry jest całkiem sporo rzeczy. Zapchane, nie chcę pracować. Dobra, to ja sobie to poprzerabiam i widzimy się z powrotem w przestrzeni kosmicznej. Okej, jestem z powrotem, będziemy zbierać
To, co nam tu jeszcze zostało, jest jeden nikiel. No, że tak powiem, szał nie ma. Ale nie jest też źle. W którym my miejscu jesteśmy? Tam jeszcze powinniśmy podlecieć. Więc podlećmy sobie. A w drodze powrotnej, wiecie co, zbierzemy tą stację, która tutaj jest tlenową. Przecież to jest absolutnie niepotrzebne. Ja już z niej zupełnie nie korzystam. Czy ja tutaj nie otworzyłam czegoś? No nie. To nie jest tu. Gdzie ja zostawiłem coś nieotwarte? O, odnowiło się. Ale ja tych bombli mam. Zresztą tylko złota też już mogłam nie brać, ale wiecie. Gen zbieracza, nie? Gen zbieracza. Powiem wam tak. Podlećmy tu. O. Dobra. Jedźmy tu. Zabierzmy to sobie. Zabierzmy to sobie. I jeszcze... Sprawdźmy, czy wypadnie nikiel. Co jest zagadka. No i... Stia. Pomarzyć zawsze można, prawda? Pomarzyć można. Dobra. To do domu po graty. A tu? To się też... No nie, te już są otwarte i koniec. Dobra. To ja biorę wszystkie rzeczy. Okej, jesteśmy z powrotem. I będziemy tutaj pierwszy budować dalej. No. No i... O! Tu sobie zróbmy. I teraz zróbmy sobie okna. Jedno. Drugie. Czego mi brakuje do tego okna? Aż dwóch. Kurka. No dobra, no skoro tak. Skoro tak. Słuchajcie, na pewno będziemy potrzebowali jeszcze zrobić tutaj prąd. Tak? Te rzeczy tutaj. No tego chyba nie zrobimy, ale... Ale tego potrzebujemy. Dobra. To znowu wracam po surowce. No to budujemy. Słuchajcie, spróbujmy. Co not resources? Czego znowu brakuje? Aj. Naprawdę? Musimy najpierw wybudować coś innego. Okej. Powiedzmy. I czego teraz potrzebuję? Szkiełka. No, czytaj, kobieto, zanim klikniesz. Okej. Lecimy. Dobra, mamy to.
Nie wzięłam srebra. No serio nie wzięłam srebra, słuchajcie. Jak? Jak ja to zrobiłam, to nie wiem. Dobra, wracam po srebro. Okej, no to budujemy. Budujemy baterię. Jedna. Druga od spodu. Proszę bardzo, a teraz to będę chciała zdjąć. Dobra, zdjęłam. Czy ja muszę być po prostu dalej od tego? Tak. Muszę być po prostu od tego dalej, tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że najzwyczajniej w świecie muszę być dalej. I teraz kurteczka, chciałabym to jakoś inaczej przebudować, wiecie, ale tamta część będzie musiała tak zostać. A to? Zdejmę to. Chwila, moment. Chwila, moment. Gdzie one mi tam zostały? Są tu. Dobra. Dobra. Weźmy to. Okej. Okej, to teraz jeszcze raz. Najpierw takie. Teraz jak sobie weźmiemy to, to sobie zbudujemy wejście. Złapię tlen, złapię tlen. No! No! I teraz będzie ok. I teraz będzie wszystko tak, jak bym chciała, żeby było. To znaczy tak. To rozbierzemy. Nakładam się, jestem za blisko. Jeszcze jestem za blisko? Jakim niby cudem? Co? No jestem najdalej, jak się dało być. Czego brakuje? Aha! Takich bajerów. O kurteczka, dobrze, zaraz tam wrócimy. A, tylko to nic nie da. Not enough charge. Not enough charge. Prąd mi się skończył, ludzie. Prąd mi się skończył. Zaraz, to rozbierałam gdzieś tu. Dobra. Tlen, możesz zbierz to. Zbierz to i leć wziąć tlen. No ja wiem, już prawie jestem. Cały czas zapominam o tym kontrolu. Nie? No ale... Cóż no, bywa. Okej. I teraz sobie zrobimy tak. Teraz idziemy po to. Tego nie chcemy.
ceny za to taki. Taki. To zaraz sobie tu poprawimy. Wszystko sobie poprawimy. Poprawimy. Bez problemu poprawimy. Skoczę tylko po włókienka i zaraz będę naprawiać. Wróciłam i kapnęłam się dopiero teraz, że ja cały czas usiłowałam tutaj postawić nie korytarz, a wejście. Bo nie wiem czemu, no bo tak po prostu. Bo taki miałam kaprys, nie? Ale już to naprawiam. No już jestem daleko. Już jestem daleko, drodzy Państwo. Chyba jednak nie. Chyba jednak wolałabym to mieć. O tak. Dobra. Na pewno tak. Za każdym razem nie tak to próbuję zrobić jak trzeba. Tak. Tak. O, panie. O, panie. To nie wchodzi. O kurteczka. No nie fajnie. No nie fajnie, trzeba wam postawić drugi. Dobra. To najpierw korytarzyk w jedną. O, nie, nie zrobimy. Okej. A mam coś jeszcze tu? Mam, no to jest okej. To wybudujemy. Dobra. Dobra. I teraz poleć to w tą stronę? Nie, w drugą. To znaczy w tył. W tył bazy. Tak będzie to fajniej wyglądało. Proszę bardzo. Dobra. I teraz tu. No nie, nie da się. A tak chciałam, żeby to było. Prawie symetryczne, no ale może jeszcze. Może jeszcze się da. Hopla. Zobaczmy na razie. Długie korytarze, wejście na górę. No. Nie mamy drzwi, śluz, ale to pewnie będzie w pełnej wersji. Dobra. Ach, nie mam tego. Skoro tak. A okna? No jestem w stanie okno zrobić, okej. To zrobimy okno.
Zrobimy okno tu. Proszę bardzo, teraz zdejmiemy okna stąd. I jedno okno tu miałam. Okej. To będę musiała jeszcze poszukać troszeczkę i szkło zrobić. Będzie kwarcu mam za mało. Jeszcze naprawdę. Dobra, teraz nie mam czterech tych, ale tu mam, bo ja je schowałam sobie. Więc pokładamy radę. Dobra, posiedźmy chwilę. Dobrze. Teraz jednak spróbujmy sobie wybudować. Ale dlaczego nie? Bo... Przepraszam, bo... Bo co? Tak. No dobrze. Skoro tak, to może być i tak. Będzie symetrycznie, ale nie do końca tak, jak chciałam. Dobra, to ja lecę po surowce i dobuduję tutaj drugą symetryczną część bazy i widzimy się za chwilę. Okej, słuchajcie, baza jest symetryczna prawie. Tu mi coś brakuje, ale ja tutaj chyba już nie dostawię tego, słuchajcie, bo... No bo mam dziwne wrażenie, że się nie da. No dobra, spróbujmy jeszcze. Spróbujmy jeszcze to przestawić, ale... Ja mam wrażenie, że no właśnie... Że nie bardzo się da to przestawić. Tu się da? Aha, tu się da. Tylko ja bym musiała prąd sobie wziąć. Dobra, pożyczę stąd. Da się? Tu się dało, ale teraz tego się nie da tu. No właśnie. Tego się nie da tu. No dobra. A pokaż mi, czy da się to przyczepić tu. Da się? Tego nie wiemy, bo nam tlenu brakuje. Okej. Chociaż wydaje mi się, że to tylko można do korytarza przyczepić. I co jest ten ból? I to jest ten ból, że to można tylko i wyłącznie do korytarza doczepić. Tak? No tak, no. Kurka. Kurka. A jakbyśmy tutaj dali taki korytarz. Taki. No nie, trzeba by dawać taki.
Ale to też do tego nic nie da. Nic nie da. Kurka. Dobra, ten. I teraz... I teraz co? I teraz ten. Ale to nadal tu. Tego nie przyczepimy. Bo... Zaraz, chwila. A do tego przyczepię? No nie przyczepię do pochyłego, no. Wrr, męczy mnie to. Męczy mnie to. Rozwiążę problem i się widzimy. No, słuchajcie, problem symetryczności bazy rozwiązany w taki sposób. Co prawda tutaj chyba w tamtą stronę będę musiała budować te... No, jakoś mi tutaj dziwnie to wygląda. Ale dobra, na razie może być. Idźmy zobaczyć, jak ta baza będzie wyglądała od środka. Hopla. Przejście, wyjście. Dobra, duży tutaj może być przestrzeń, jakaś tam magazynowo jakaś. Jest subcio. Tutaj zobaczcie, postawiłam w końcu, prawda? Teleport. Nie, no, latanie w tej nazad było durne, ale no cóż. Okej, okay, i tu mamy tak. Jeden pokój z przejściem do drugiego pokoju. No i można by było to wyposażać. No i chyba czeka was drugi bonus w takim układzie, słuchajcie, bo... No bo zanim ja to wyposażę, prawda, to też trochę czasu minie. No dobra, słuchajcie, ja wam za dzisiaj dziękuję. Na razie nie nazywam tej bazy, później ją sobie nazwiemy. Chyba, że pozabieram rzeczy stąd. No i to jest dobry plan. Pozabieram, słuchajcie, natomiast i tak widzimy się jeszcze w jednym bonusiku i wtedy sobie ładnie tutaj tą bazę całą ogarniemy nową i zrobimy ją tak, jak być już powinno, może nawet całość tam przeniesiemy, bo czemu nie? Dobra, dzięki wielkie za to, że byliście, dzięki za to, że macie pomysły i mi je podsuwacie, dzięki za wspólne granie, za lajki, suby, komentarze i do kolejnego razu. Hej, hej!